Na pierwszy weekendowy grudniowy spacer zabieramy Państwa na Plac Teatralny. Dlaczego? Dlatego, że tutaj właśnie podczas weekendu, a później przez kilka dobrych tygodni będziecie Państwo mogli oglądać wystawę, przy której dzisiaj jesteśmy z dyrektorką naszej Galerii Sztuki Współczesnej, panią Joanną Filipczyk. Pani dyrektor, postać, która Opolu jest doskonale znana, wiele razy też mówiliśmy w naszych programach, no ale teraz też i wyjątkowe weekendowe wydarzenie, które trwa od piątku. Mam nadzieję, że jest doskonale znana, ale chcielibyśmy, żeby znana była właściwie każdej mieszkańce i każdemu mieszkańcowi naszego miasta, bo to ważna postać. Artysta, który urodził się w naszym mieście, w Opolu, w 1937 roku. Urodził się jako Norbert Musiolik, ale przez większość swojego życia funkcjonował pod imieniem i nazwiskiem Ben Mudhofer. I to właśnie Ben Mudhofer, niemiecki artysta urodzony w Opolu, jest bohaterem tej wystawy i bohaterem całego weekendu z Mudhoferem, który oprócz wystawy jest też ciągiem różnych wydarzeń, warsztatów, spotkań, także spacerów zorganizowanych, bo można spacerować tutaj po placu Jana Pawła przed Galerią Sztuki Współczesnej, oglądając tę wystawę. Bardzo Państwa do tego zachęcamy. Ale pod tą wystawą spotkamy się też w niedzielę o godzinie 15, żeby przejść po Opolu śladami Bena Mudhofera, bo troszkę tych śladów jest, chociaż on mieszkał tutaj tylko 8 lat. I od razu chciałam też uprzedzić, że mimo, że niedziela ma być mroźna i ten spacer pewnie będzie dosyć zimny, to zakończymy go na rynku w Bong Art Gallery, a więc w ciepłym miejscu, przy ciepłych napojach, więc będzie się można rozgrzać na koniec spaceru, więc proszę się nie bać tego zimowego spaceru z Benem Mudhoferem. Teraz nie zdradzimy wszystkiego specjalnie, bo po to zachęcamy Państwa, żebyście przyszli tak jak my tutaj teraz wczesnym rankiem, po to, żeby zobaczyć, co się dzieje, stąd opiszemy Państwu tylko to, co jest zamieszczone na tych planszach pokazujących życie i twórczość Mudhofera. Tak, ta wystawa przypomina Mudhofera, to znaczy mówi o tym, kim był, o jego wczesnym dzieciństwie w Opolu, o później o dalszej jego drodze twórczej już w Niemczech. Mówi o tym, jaka jest jego sztuka, bo on zajmował się bardzo szczególnym rodzajem sztuki, tak zwaną sztuką konkretną, a więc abstrakcją geometryczną, nieprzedstawiającą, więc mówi troszkę o tej sztuce. I mówi też o jego ostatniej, bardzo ważnej wizycie w Opolu w 2016 roku, kiedy w Galerii Sztuki Współczesnej odbyła się jego wystawa, a miało to związek z tym, że na ręce prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego Ben Mudhofer podarował swojemu rodzinnemu miastu zestaw blisko 70 prac, które są w tej chwili w posiadaniu Galerii Sztuki Współczesnej. Więc cząstkę tego zobaczą Państwo właśnie tutaj na tej wystawie. Na co warto zwrócić uwagę, bo jest wiele bardzo ciekawych wątków w życiu, jak i w twórczości Mudhofera. No ja myślę, że ciekawe będą tutaj dla Państwa takie dokumenty, które ocalały właśnie jeszcze z tych czasów opolskich, bo mamy tutaj kilka takich dokumentów pokazanych. To są te dokumenty tych dawnych mieszkańców Opola. Dla nas to jest zawsze niezwykle ciekawe, bo wiemy, że ta skomplikowana historia Opola była taka, że ludność w dużej części się wymieniła, ale jednak jesteśmy jakimiś spadkobierczyniami, spadkobiercami tych osób, które mieszkały tu wcześniej i to zawsze bardzo ciekawe zobaczyć, zajrzeć gdzieś tam w te starsze pokolenia. No a jeśli chodzi o sztukę, to myślę, że warto popatrzeć na te różne rozwiązania. Wydaje się, że taka sztuka geometryczna jest bardzo prosta, że to są kwadraty, koła, trójkąty. Cóż można z tego zrobić? A jednak okazuje się, że można zrobić różne fantastyczne rzeczy, które mogą być też inspiracją w naszym codziennym życiu. I na koniec powiedzmy, że jak ktoś nie zdąży, tak jak my, na początek tego spaceru teraz podczas pierwszego weekendu grudniowego, nie musi się obawiać, spokojnie podczas świąt też może znaleźć czas na to, żeby tutaj się pojawić. Oczywiście ta wystawa będzie tutaj stała do 2 stycznia, więc można spacerować, można oglądać, a co więcej zdradzę, że potem chcemy wystawę przenieść jeszcze na Plac Kopernika, więc jeśli ktoś nie obejrzy jej tutaj, to być może obejrzy jej przy okazji zakupów w Solarisie na przykład. Ponadto przy okazji weekendu z Mudhoferem i dzięki współpracy z konsulatem niemieckim udało nam się też wydać kalendarz Galerii Sztuki Współczesnej i dzięki temu, że jest to właśnie efekt projektu, to w tym roku kalendarz nie będzie sprzedawany, tylko rozdawany, więc proszę też śledzić nasze media społecznościowe, w jaki sposób ten kalendarz można dostać. Nie będzie to specjalnie trudne, trzeba będzie tylko troszeczkę wysiłku, ale myślę, że bardzo wiele osób będzie mogło być obdarowanych tym kalendarzem. Cząstkę Państwu zdradziliśmy, a my teraz zapraszamy wraz z panią dyrektor Joanną Filipczyk na tę niezwykłą wystawę plenerową właśnie dotyczącą życia i twórczości Bena Mudhofera. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam.